2, 1. Właśnie wybija północ. Tak patrzę specjalnie na kompa, mam tu zegarek, też parę rzeczy, ale ogólnie wybiła północ, słuchajcie, i mamy 1 grudnia 2022 roku, czyli 6. rocznicę kanału. Tak, 6. Tak. No, chyba tak powinien pokazać. Dobra, słuchajcie, widzowie, 6. rocznicę kanału. Ja bardzo chciałbym po prostu, tak jak co roku, w sumie co roku, na pewno w zeszłym roku to robiliśmy, czy w kolejnych latach już nie pamiętam, ale jak co roku, no, poświętować byłoby po prostu fajnie, nie? Dobra, słuchajcie, okej, okay, sorry, jestem trochę nieogarnięty, trochę longie polecę dzisiaj, będzie bez cięć, ale postaram się wszystko jakoś tej fajnie wam opowiedzieć, po prostu, no, chciałbym z wami sobie trochę pogadać. Raczej nie będę grał zbyt długo, bo raczej takie większe gadanie pozostawię na specjal, który się pojawi. Ma być specjal ogólnie, będzie to specjal 1000 subów połączony właśnie z tą 6. rocznicą kanału. Po prostu, no chcę go zrobić teraz, nie udało się go zrobić w czerwcu, uznałem, że jest to najlepszy moment, żeby go jeszcze zrobić. Tylko no jeszcze zanim go po prostu nie uda nam się nagrać, nagramy go myślę w weekend i w najbliższych dniach się pojawi. Także dzisiaj po prostu, czekajcie sobie, tylko schowam zegarek, po prostu dzisiaj pogadam sobie trochę, ale pogadam troszeczkę mniej. Nie będę rozgadywał się na wszystko, bo rozgadam się na specjalu, gdzie tam po prostu będę sobie z dobrą godzinę opowiadał o całych rzeczach YouTube'owych. A dzisiaj po prostu, no, ogólnie opowiemy sobie o tym roku, bo to był naprawdę, słuchajcie, jeżeli chodzi o YouTube'a, był to rok po prostu dla mnie ważny. Tak, wszystko tu widzę. Ok, mamy wszystkie notatki gotowe, możemy gadać, więc poleci longiem, po prostu będę opowiadał. Postaram się nie za długo. Widzowie, no słuchajcie, rok był naprawdę ważny. Bo działo się dużo rzeczy, działo się dużo dobrych rzeczy, też trochę złych rzeczy, ale ten rok był przede wszystkim istotny dla mnie pod względem, że słuchajcie, w lipcu rok temu wróciłem na YouTube'a. Wróciłem. Ogólnie, no, były te wszystkie różne takie przerwy, a właściwie od lipca jestem praktycznie cały czas. I no, wróciłem z kontentem filmowym, nowy content, w którym musiałem się odnaleźć, jakoś was tutaj odnaleźć, znaczy was tutaj przygotować jakby na to, no ogólnie, trzeba było po prostu, no, była wprowadzana zmiana, więc trzeba było jakoś te zmiany dobrze wprowadzić sensownie. I ja już pamiętam, sprawdzałem sobie ostatnio, że rok temu mówiłem o tym, że ja się w tym kontencie już poczułem. Nie. Ja się w tym kontencie poczułem dopiero teraz. Dlaczego? Bo ten kontent bardzo się rozwinął. Właśnie przede wszystkim ten rok to był przede wszystkim taka próba, czy ten kontent filmowy się utrzyma. Czy uda mi się w ogóle ten kontent filmowy robić, czy ja się w tym będę widział i czy uda mi się jakoś go urozmaicić. Bo powiem szczerze, z początku ja właśnie nie czułem się w tym. Miałem wrażenie, że ten kontent, jakby to powiedzieć, że ja się do tego trochę nie nadaję, że to nie jest dla mnie, że ja raczej wolę robić inne rzeczy, bo też miałem coś takiego, że z takim muszę być strasznie poważny, a ja tak nie lubię raczej zbytnio, w sensie lubię jakoś fajnie mówić, lubię jakieś historie opowiadać, o tym się w sumie o tym się mój kanał opiera po prostu, że ja opowiadam o czymś. Ale czułem, że opowiadanie o filmach jest dla mnie takie zbyt poważne, wcale nie, to może być też lekkie i przyjemne, a zarazem jakoś sensowne. Przynajmniej starałem się, żeby takie właśnie było. I poczułem się bardzo w kontencie filmowym. Właśnie w ciągu tego roku, przez całe robienie wszystkich materiałów, ja się poczułem, że to jest już moje faktycznie i że ja lubię to robić ogólnie. No i dzięki temu mogłem go rozwinąć, bo właśnie jak się jeszcze nie czułem, no to robiłem recenzje i robiłem streszczenia. I w sumie to tyle. Znaczy w ogóle streszczenia też. Ze streszczeniem było wiele problemów, jak chciałem to też bardzo skończyć. Skończyłem i spoko. Recenzje dalej są, ale doszły też omówienia, doszły też analizy, doszły też nawet czasami reakcje, czy już tak typowo rozrywkowo po prostu, żeby po prostu dobrze się pobawić, jeżeli chodzi o filmy. Oraz też doszły jeszcze newsy. Mamy na razie w sumie no, dwa newsy, znaczy dwa odcinki newsowe. Jeden taki ogólniejszy, jeden taki o konkretnym newsie. I to myślę też się jakoś fajnie rozwinie. No, newsy chciałem też wprowadzić. Udało się zrobić tylko te dwa, ale to też będzie, więc zaliczam to też do tych wszystkich właśnie nowych rzeczy. Ogólnie content filmowy na moim kanale się bardzo rozwinął i bardzo mnie to cieszy, bo na tym mi zależało. Ogólnie, tak chyba mi się wydaje, że znalazłem trochę cel, poniekąd jeżeli chodzi o ten kanał. Chciałem po prostu, żeby tu powstawała społeczność osób kochających filmy. Żebyśmy my tu sobie byli wszyscy razem, ja nagrywam filmy, rozmawiamy sobie o nich, czy to na Discordzie, o którym będę już mówił za chwilę, czy w komentarzach po prostu, żebyśmy razem się tu wszyscy zebrali i robili coś fajnego wspólnymi siłami. I myślę, że to już powoli się tworzy i na pewno chciałbym to tworzyć dalej. Więc mam nadzieję, że się to uda. Dobra, co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Adi, przede wszystkim, słuchajcie. No, jak już mówimy o społeczności, jak już mówimy o innych ludziach, to trzeba wspomnieć o Adim, słuchajcie. Poznałem Adiego, znaczy, dobra, Adiego znam od 2021, od początku roku, tak mniej więcej. W styczniu to się poznaliśmy, coś takiego. Ale zaczęliśmy współpracę dopiero w tym roku,
właśnie w styczniu. Zaprosiłem go na Minabi. O Minabi też będę musiał wspomnieć, ale to za chwilę wszystko. W ogóle mam to wszystko wypisane, mam nadzieję, że o wszystkim powiem i że nie zapomnę o niczymkolwiek. Dobra, w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o Adiego. No, zaczęliśmy współpracę na początku roku, zaprosiliśmy go na Minabi, gdzieś tak zaczęliśmy więcej gadać i po prostu, no, jakoś polubiliśmy robienie rzeczy i uznaliśmy, że chcemy robić więcej rzeczy. A że był kontent filmowy, no to Ali się do tego nadawał, Ali chciał to robić przede wszystkim, mimo że nie miał jeszcze wprawy, ale chciał to robić, bo jednak jest wielkim fanem Marvela i dzięki niemu ja też jestem fanem Marvela. A Diemu muszę oddać to, że dzięki niemu wkręcił się Marvela, bo to on namówił mnie na pójście na No Way Home, Spider-Man na No Way Home właśnie w styczniu, mimo że tam był no, w grudniu, ale w styczniu poszedłem i od tego się zaczęło. To jest zresztą pierwszy film, który razem nagraliśmy. Recenzja Spider-Man na No Way Home, gdzie jest w ogóle napisane, fan Marvela tłumaczy mi Spider-Man No Way Home. Bo tak właśnie było. Adi mnie w Marvela wprowadzał, tłumaczył mi wszystkie różne rzeczy, wspierał mnie przy właśnie recenzjach, a w momencie, kiedy już nie, no, ja też zauważyłem właśnie wtedy, że nie mam wiedzy i zacząłem też nadawać MCU, o czym wam gdzieś tam mówię czasami, że jestem w trakcie nadawania MCU, jestem w tym momencie po obejrzeniu Avengers Endgame i mam nadzieję, że chociaż trzecią fazę skończę do końca roku, czwartej chyba mi się nie uda, już zobaczymy jak będzie, ale ogólnie ja się cieszę, bo naprawdę wkręciłem się Marvela i to jest zasługa Adiego. Ale nie tylko to jest jego zasługą. Zasługą jego też jest to, że w ogóle Adi wspierał mnie przy wszystkich działaniach, które robiłem w tym roku. Co by się nie działo, to Adi przy mnie był. Adi, dziękuję Ci za to bardzo, bo jednak przyczyniłeś się do tej rozwoju wszystkiego, tej wszystkich rzeczy, jakie tu się dzieją. Po prostu Adi jest przy wszystkim. Fakt, że są momenty, gdzie go więcej nie ma, no to przy wszystkim Adi jest. Naprawdę. I co dalej? Jeszcze tutaj mam zapisane w kwestii właśnie Marvela. Jak to w liczbach się rozkłada? Słuchajcie. Mam zapisane tak, że filmów o Harry Potterze, jedno z moich trzech ulubionych uniwersum, Marvel dołączył do Harry'ego Pottera i Gwiezdnych Wojen, jeśli chodzi o ulubione uniwersa, to z Harry'ego Pottera 11 odcinków, z Gwiezdnych Wojen 17 i z Marvela też 17, czyli dobił do Harry'ego Pottera, którego nie robiłem w tym roku za dużo, bo w tym roku raczej się głównie skupiałem na Gwiezdnych Wojnach, ale no gdzieś tam ten Harry Potter też się przewijał i Marvel dobił do niego poziomem. Myślę, że w przyszłym roku będzie o wiele więcej Marvela. Ale może też i Harry'ego Pottera. Znaczy, myślę, że ogólnie w przyszłym roku to będzie więcej Marvela, a Gwiezdne Wojny też na pewno. Ale sam fakt. Dopiero co się w niego wkręciłem. I materiał jest teraz z Harry'ego Pottera. No, do Gwiezdnych Wojen nie doszły, bo na Gwiezdnych Wojnach głównie się skupiam, jeżeli chodzi o uniwersa filmowe. Czasami tam jeszcze były jakieś inne rzeczy, bo na przykład był też Batman i co tam jeszcze, auta były. Już nie inne rzeczy. A jeżeli chodzi o uniwersy, no to głównie się skupiam na Gwiezdnych Wojnach, Harry Potter i teraz też doszedł Marvel. I myślę, że tego będzie znacznie więcej, jak będziemy sobie przyszłość podsumowywać. Dobra, mówiłem o Adim, mówiłem o ludziach, no to trzeba wspomnieć o Discordzie. O Discordzie Kinowcy Hedosiego i o powstającej dzięki niemu ekipie 2-3-2. Słuchajcie, sam fakt, że w ogóle ja mogę takie coś robić, bo ogólnie jak wróciłem, miałem taką właśnie myśl, że no mam gdzieś tych widzów, mam was, ale brakowało mi czegoś takiego właśnie poczucia, że faktycznie tu jesteście. Nie, że są to tylko liczby, po prostu jakieś liczby wyświetleń, łapek w górę, czy w dół, czy komentarzy, tylko że po prostu za tym stoją ludzie. I dlatego bardzo chciałem założyć Discorda, bo chciałem, żebyśmy coś tam razem robili, jakoś gdzieś tam tutaj w sobie tą społeczność tworzyli. I to się udało, mimo początkowych problemów, bo tam było znacznie zamieszanie przy okazji robienia tam rzeczy minecraftowych, i ten Discord bardziej się przerobił w Discorda pod ten serwer, aniżeli Discorda takiego mojego. No finalnie udało się to jakoś ogarnąć i mamy teraz tam fajną społeczność, tam się dużo dzieje. Po prostu no, gadamy sobie, gramy w gierki na streamach, razem o streamach też zaraz też muszę powiedzieć. I po prostu dzieje się. No i dzięki temu też powstała ekipa 2-3-2. Mam własną ekipę. W ogóle sam fakt, znaczy gdzieś tam chciałem mieć coś jak własną ekipę. No sam fakt, że byłem w Minabi. Minabi niestety się nie udało, ale udało się postać ekipie 2-3-2, czyli zebrałem swoich najbliższe osoby i jakichś współpracowników, przyjaciół i też kilku widzów. No i razem sobie, mam nadzieję, jeszcze zawołuję na tym YouTubie razem pod banderą ekipy 2-3-1-2. Będą rzeczy, słuchajcie, będzie w końcu ten obiecany turniej Spy Production. Myślę, że to jeżeli nic się nagle nie wydarzy, to turniej będzie w sobotę. Będzie stream, zresztą zobaczycie wszystko. Streamy właśnie, tutaj mówimy o streamach, słuchajcie, to chyba jedna z najlepszych rzeczy, na jaką wpadły, w sensie ja nie myślałem w ogóle o streamach z początku jakoś, a potem uznałem, że mógł, że to by było coś fajnego, jakaś taka fajna odskocznia i finalnie naprawdę stream jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką mi się robi. Słuchajcie, siadam sobie przed kompem, odpalam streama,
siedzimy sobie razem, gramy w gierki, gadamy, robimy jakieś interakcje typu nasz ulubiony konkurs, karaoke. Musimy jakieś zrobić w końcu, bo dawno nie było żadnego. I mi się to fajnie robi. Tak samo też słuchajcie gameplay, których nie chce mi się już gameplay robić, tak szczerze mówiąc. Zamiast gameplay są nudne, moim zdaniem, bo co to jest? Ja gram w gierki, wy to oglądacie. Jeśli to nie jest jakoś ciekawie obrobione, to tego się nie da oglądać. A sobie na streamach, możemy normalnie sobie pokazać w trakcie tego grania i jakieś interakcje robić. Albo razem po prostu pograć. Na bedy przecież i razem chodzimy razem na streamach. To jest rzecz, którą robimy nagminnie. W sensie większość streamów sprawdza się do tego, że idziemy na bedy i gramy. Albo na jakieś inne tryby. Ja to uwielbiam, naprawdę. Ja uwielbiam grać z wami w bedy. To jest super. I z dobrych rzeczy mam zapisane, no już tutaj wszystko. Nie. Jeszcze jedna rzecz istotna. Znaczy, to nie jest taka rzecz do końca YouTube'owa, ale wy mogliście to widzieć. Ja będę też o tym mówił temu, no to nawet już nie tylko w tej rozmowie na 1000 subów, tylko będzie temu jeszcze poświęcony odcinek. Słuchajcie, schudłem przede wszystkim. Tak, mój cel na ten rok, już rok 2022. Chciałem schudnąć, ogólnie mogliście widzieć, że byłem taki raczej okrąglejszy trochę, teraz jestem troszeczkę szczuplejszy, po twarzy by się to widać, po ciele to może nie, bo siedzę, ale ogólnie schudłem. Schudłem i to był taki właśnie mój cel, bardzo chciałem się tego podjąć, ponieważ w tej grubszej postaci, znaczy będąc grubszym, nie czułem się do końca mną, nie czułem się dobrze w swoim ciele i jakieś tam były pierwsze próby przez większość roku, w wakacje dopiero się tak zawziąłem i faktycznie dało to efekty. Więc to jest naprawdę dla mnie duży sukces, bo też myślę, że dzięki temu trochę więcej chęci nabrałem do robienia rzeczy. Bo jak czułem się komfortowo ze sobą, no to też z automatu dzięki temu czuję się komfortowo ze sobą, będąc tutaj dla was widzowie. Bo będą musieli najpierw czuć komfortowo ze sobą, tak dla samego siebie, żeby móc z wami to jakoś. Dlatego właśnie mi się też wydaje, że takie rozwinięcie rzeczy było właśnie za sprawą tego, że ja po prostu już czułem się komfortowo bardziej. Łatwiej mi się wypowiada, nawet teraz jakoś. Fakt, że się trochę zacinam, ale ogólnie mówi mi się bardzo swobodnie. To, że ja mówię tak po prostu, sobie odpowiadam nagrywanie, mówię sobie i jakoś mi się mówi to bardzo, bardzo miło. Po prostu. No wiem, że to nie ma jakiegoś większego ładu i składu, ale mówi mi się to bardzo przyjemnie. Także no to się udało. O tym będę też mówił. W grudniu na pewno się pojawi film o tym, o schudnięciu. Chciałbym tam coś opowiedzieć. Chciałbym tak na pamiątkę sobie zostawić taki film i może kogoś z was zmotywuje tym filmem, ale to też wszystko odłożymy w czasie. Z dobrych rzeczy nie mam już tu więcej zapisane, ale najważniejsza rzecz, o której nie czemu w ogóle nie zapisałem sobie w notatkach. Słuchajcie, najważniejsza rzecz. 1000 słów zostało wbitych w tym roku. To jest największe osiągnięcie. Słuchajcie, mój cel na taki ogólny, na moją działalność YouTube'ową, wbicie 1000 subskrypcji. Cel, który mi się wydawał przez większość czasu nieosiągalny, a na pewno nie wydawał mi się w momencie, kiedy wracałem rok temu. Nagle co? W czerwcu tego roku wbiliśmy 1000 subskrypcji. Słuchajcie, jeszcze raz wam bardzo dziękuję, bo to dzięki wam. Jak mówiłem, ja wrzucam filmy, wy je oglądacie. To my razem dobiliśmy 1000 subskrypcji. Więc ten rok zdecydowanie on przewija wszystkie. Przez to jedno wydarzenie, dobicie 1000 subskrypcji. Różne rzeczy się działy w zeszłych latach, działy się rzeczy wielkie, działy się rzeczy małe, ale ogólnie były lata, które uznawałem za większe. Ja długo na przykład tego roku uznawałem 2018 za najlepszy, 2022 go przebił. Zdecydowanie. Tym, że wbiliśmy 1000 subskrypcji. Zresztą w ogóle nawet chyba... Bo ja pamiętam, że tak głównie w 2018 wakacje były bardzo intensywne. Te były, mam wrażenie, też jeszcze intensywniejsze. Więc ogólnie, 2022, za wbicie 1000 subskrypcji, mogę spokojnie powiedzieć, że to jest najlepszy rok, jeżeli chodzi o mojego YouTube'a. Najlepszy, no ale też działy się złe rzeczy. Ja sobie też tu zapisałem. Słuchajcie, działy się złe rzeczy. Ogólnie, w sumie ten rok był... No, jak tak patrzyłem sobie i przeglądałem filmy, to... Dużo było filmów ogólnie, ale było też dużo ogólnie różnego zamieszania w ciągu tego roku, które jak tak człowiek by się przyjrzał, nie widać. Ale ja wiem, że to zamieszanie było. Słuchajcie, przede wszystkim rzecz taka. Ja sobie w tym roku za dużo rzeczy narzuciłem na głowę, bo ja bardzo chciałem mieć dużo rzeczy, tylko że źle się do tego zabrałem. I ogólnie ja chciałem po prostu otwierać milion kanałów, choć milion różnych kontentów. W sumie chyba ile tak... Dobra, dokładnie 4 kanały chciałem w pewnym momencie robić. I ogólnie... Dobra, po prostu może wymienię te kanały. Więc tak, miał być główny kanał, miał być kanał Minabi, z Minabi. Dobra, teraz się na Minabi, teraz już bardziej skupię. Minabi, projekt, któremu ja poświęciłem cały ten rok. Nawet więcej, znaczy nie cały rok, od grudnia do grudnia, bo to było od listopada do listopada. Bo my się poznaliśmy w połowie listopada z ekipą Minabi. I tak, jak się poznaliśmy w połowie listopada,
tak zaczęliśmy działać od razu. Działaliśmy nad tam fabułą, potem nad serwerem, potem nad kolejną fabułą, potem był pomysł na studio dubbingowe, potem nagrywanie gameplay i tak dalej, i tak dalej. I od listopada do listopada ja się temu poświęciłem głównie, bo ja w to bardzo wierzyłem, że to wyjdzie. No, nie wyszło. Niestety. I też pamiętam, że kanał wtedy już podupadł już na początku, bo nie wyszło, nie wszedł wtedy maraton z streszczeń Harry'ego Pottera, który planowałem na zeszły grudzień, bo poświęciłem się minami. Mówiłem wam o tym w podsumowaniu 2021 roku i bardzo tego żałowałem. Ale no, nie żałuję ogólnie tego, że minami powstał, bo zrobiliśmy fajne rzeczy. No, gdzieś tam w Minecrafcie byłem, coś zrobiłem, zrobiłem fabułę. Zrobienie fabuły jakiejkolwiek to było moje takie dziecięce marzenie, bo ja jestem graczem Minecrafta, fabuły w Minecrafcie oglądałem odkąd tylko Minecrafta oglądałem i grałem, głównie były serie fabularne, kanał Dorecaster, mój ulubiony kanał przez większość czasu, który robił serię o Seedzie, Leniwcu, o Miltonie i w ogóle, no miał swoją całą fabułę, całe swoje uniwersum, ja chciałem zrobić też taką fabułę. I z serii Minecraft Minami Survival jestem dumny, mimo że ta seria nie była udana. Film wyszedł na pewno świetnie. Film końcowy. On był super. Jestem z niego dumny, że ten film w ogóle powstał. Nie wiem, szczerze mówiąc, nawet czego nie przerzucić na główny kanał, sobie myślę, ale to tak już na marginesie. Po prostu cieszę się, że to powstało, mimo że to kosztowało trochę nerwów, trochę zdrowia też i czasami podał, bo za długo przed kompem siedziałem i no, trochę kanał też to kosztowało. Ale Minabi to nie była jedyna rzecz. Znaczy, Minabi to była chyba taka główna rzecz, która gdzieś tam zaważyła na tutaj temu, że nie poświęcałem się głównie kanałowi, tylko innym rzeczom. Takim właśnie, wiecie, po prostu za dużo rzeczy nakładam sobie na głowę. Ale też były jakieś mniejsze rzeczy, bo też był pomysł na studio domingowe tak osobno, też pomysł na podcast z tego, co tu widzę, zapisałem. Jeszcze no, robienie gameplay na Hedosi obecnie plus. W ogóle kanał Hedosi plus. Szczerze mówiąc, ja nie umiałem utrzymać jednego kanału, a chciałem utrzymać dwa ostatnimi czasy. Więc to było trochę dziwne z mojej strony. Ale teraz już na kanał Hedosi plus nic nie wrzucam. I nie wrzucam po prostu. I słuchajcie, tak szczerze mówiąc, to jest pierwszy moment od początku roku, kiedy ja mam jeden kanał w tym momencie tylko. Bo sprawdziłem sobie, Hedosi Plus, pierwszy odcinek pojawił się 15 stycznia, 10 listopada pojawił się ostatni. Od stycznia do listopada wrzucałem odcinki na przynajmniej dwa kanały. Ale to fakt, że tam była przerwa chyba miesięczna na Hedosi Plus, ale no cały czas było... że takie, tak z tyłu głowy siedział, masz dwa kanały do ogarnięcia, stary. Ogarniaj dwa kanały. Nie. Ogarniam jeden kanał. Wszystko mam teraz tutaj. Mam tu filmy, mam tu streamy, mam tu też shorty, gdzie tam sobie robię takie shitpostowe rzeczy. I fajnie, bo też to jest tak fajnie złożone, bo są, każda kategoria jest osobna. Dzięki temu to mogę w ogóle robić. Dlatego, że na przykład, jeżeli byście chcieli się dowiedzieć, dlaczego shorty wrzucam, to właśnie dlatego, bo teraz mam przestrzeń na te shorty i w sumie spoko, bo gdzieś tam się aktorem się utrzymuje, a ja ogólnie uwielbiam, jak coś się po prostu dzieje. Mimo tego, że te rzeczy były, no to jednak kanał daje się trzymać. Nie wszystko udało się zrealizować, ale udało się dużo zrobić, tak czy siak. Chociaż ja bym osobiście wolał, żeby tego zamieszania jednak nie było, mimo wszystko. Wolałbym jednak cały czas robić jeden kanał i to jest cel na kolejny rok. Żeby skupić się na tym jednym kanale i rozwijać go jak najbardziej. Celu jeszcze nie dobiliśmy, ale mamy jeszcze na to miesiąc, bo jest 1097 subskrypcji w tym momencie. Mam nadzieję, że te 1100 dobijemy szybko. Bardzo właśnie shorty pomogły, ale postaram się też przycisnąć w grudniu, żeby faktycznie coś się działo. I mam nadzieję, że się uda. Dobra, ten film zapewne myślę chaotyczny, ale po prostu dziękuję wam za kolejny rok. Było dobrze, było naprawdę super, zrobiliśmy wiele super rzeczy. Było też to całe zamieszanie z rozdawnieniem się na miliony kanałów, robieniem miliony rzeczy, które mnie wykończyło i też przez to kanał trochę podupadł, ale finalnie udało się to doprowadzić, że jest dobrze i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Dobra, koniec. 20 minuta dochodzi. Chciałem właśnie tak się zamknąć w 20 minutach, bo rozgadanie większe będzie dopiero właśnie na specjal, czyli za parę dni. Gdzie tam opowiem też o historii pewnie mojego powstania na YouTubie, czyli to będzie 10 lat wstecz. Bo jak 11 lat temu zacząłem oglądać odcinki z Minecrafta, tak pierwsze filmy zacząłem wrzucać na kanał jakiś tam 10 lat temu. Moja historia sięga 10 lat wstecz. Także postaram się o tym tam jakoś fajnie opowiedzieć. Mam nadzieję, że Adi też będzie chciał o to zapytać, albo ktoś z was. Nie wiem, jakie pytania zadaliście w tym filmie, gdzie prosiłem was o pytania, także się okaże. No i to tyle w takim razie. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!